Sobiera i jeszcze próbuje wbić piłkę. Jamrus składał się do tego uderzenia, chyba trafił w głowę Piotra Klepczarka. Ale ta akcja, podobnie jak większość w wykonaniu Arki Gdynia, bez puenty, bez zakończenia, bez strzału chociażby w światło bramki Rafała Leszczyńskiego. No, do 16 grają zawodnicy Arki Gdynia. No, widzimy, że niezadowolony Jarosław Krupski, trener bramkarzy, również trener Paweł Sikora, także kierownik drużyny Paweł Bednarczyk. No, to będzie smutna podróż do Gdyni, jeżeli tutaj wynik nie ulegnie modyfikacji. Rozpoczyna od boku Damian Świerblewski. Grzegorz Piesio. Blisko niego Radzewicz. Jest tam jeszcze Tomasik. Z pewnością ich współpraca wyglądała nieco okazalej w pierwszej części tego spotkania. Mowa tutaj o Tomasiku oraz Radzewiczu. Rusza Krzysztof Sobiera, jeden z bardziej doświadczonych zawodników w Arce Gdynia. Jamrus. Piłka dotknęła ręki Rafała Grzelaka. No, był dobrze ustawiony w tej sytuacji Aleksander. Gdyby ta piłka doszła do Aleksandra, byłaby naprawdę dogodna okazja. Aleksander, może teraz pokazuje się Glauber. Dobra piłka, Glauber. Rusza tam Grzelak. Glauber trochę się przestraszył i będzie rozpoczęcie od bramki przez Rafała Leszczyńskiego. Wymógł takie zachowanie na Glauberze. Rafał Grzelak mocno, dynamicznie ruszył w kierunku Brazylijczyka. Obie ekipy w ostatnich 5 meczach zaledwie jedno zwycięstwo. Dolkan tutaj po takim wesołym futbolu 3-2 z Okocimskim. Brzesko, Arka Gdynia również zaledwie jedno zwycięstwo. 1-0 Bełchatowie. Wydaje się, że jednak przełamanie, o którym mówiono szczególnie w ekipie Arki Gdynia, będzie udziałem Dolkanu Ząbki. Nie spieszy się Rafał Grzelak. Leszczyński. To będzie, Marek, możliwe historyczne zwycięstwo Dolkanu nad Arką przed własną publicznością. Dotychczas w spotkaniach tych drużyn jedno zwycięstwo Dolkanu, ale odniesione w Gdyni. Wówczas bramki duetu Tata i Piątkowski, a więc już zawodników, którzy występują, jeden w motorze Lublin, drugi w Jagiellonii Białystok. Może teraz Arkadiusz Aleksander ścina do środka. Aleksander zbyt optymistycznie, z zbyt dużym zapałem. Jeszcze Aleksander powalczył. I teraz jest próbnik, szansa na kontrę. Okazja dla Dolkanu. Piesio tu czeka tutaj po lewej stronie. Zjawiński, to jest dla niego idealna piłka. Zjawiński, ale popsuł to Piesio, to trzeba dopieścić taką piłkę. Teraz szansa. Będzie odpowiedź Arki. Piłka oczywiście do lewej strony. Jest tutaj Radzewicz. Radzewicz czeka Fujikawa. Fujikawa, drugi strzał Japończyka w tym meczu, ale a to bardziej korzystna sytuacja, bo to praktycznie nie było z czego uderzyć. To trzeba zgrywać tą piłkę do środka. Jest tam Aleksander, jest Jamrus, a to praktycznie oddana piłka za darmo. No raczej takich błędów prostych nie popełnia Rafał Leszczyński. Marcjanik. Bruchnik, Klepczarek, Marcjanik był tam przy Kamilu Masku. Pojedynek dwóch zawodników młodego pokolenia. Sobieraj do lewej strony. Sadzi długie susy. Arkadiusz Aleksander. Aleksander ograny, Zembrowski. Jest tutaj Radzewicz. I za bardzo, za mocno tę piłkę wypuścił Marcin Radzewicz. Dość ślamazarnie to wygląda, ale jeszcze próbują zawodnicy Dolkanu. Widać, że obie ekipy już nie ma tego paliwa za dużo. Jamrus opanował piłkę, ale podobnie dobry mecz rozgrywa Szymon Matuszek. Dobre recenzje po występie w Łęcznej w niedawnym spotkaniu z Górnikiem. Teraz także sporo interwencji Szymona Matuszka. No i praktycznie 3 minuty tylko zostało Arce do tego, żeby równe 180 sekund. Równującą bramkę lub dla Dolkanu, żeby ten wynik podwyższyć. Albo utrzymać. Albo utrzymać, tak.
Faulowany Kamil Mazek. Ważny moment, wywalczył stały fragment gry. Zawodnik wypożyczony z młodej Legii Warszawa. Ponoć ma podobne papiery na grę jak Jakub Kosecki. Zobaczymy, jak będzie się rozwijać ta kariera Kamila Mazka. Zyskał sporo sekund, może nawet minutę dla Dulcanu Ząbki. Grzegorz Piesio. Zagrożenie oddalone spod własnej bramki. Teraz szybko rozpoczyna Szromnik, Radosław Pruchnik. Dulcan będzie chciał usiąść na arce blisko ich pola karnego. Glaber, Jamrus. Skutecznie Rafał Grzelak. Jarzębowski. Jamrus, ale piłka opuściła linię własną. Nie wiem, czy szczęśliwym teraz rozwiązaniem jest, że w tych ostatnich minutach Łukasz gra na prawej stronie boiska. To praktycznie już nie ma teraz czego szukać, jeżeli chodzi o atak pozycyjny. To trzeba... ciekawa z przodu, tak, jednak. Tak. A to trzeba było szukać rozwiązania, tym bardziej, że zespół... Jak mówił klasyk, Ząbek... w Łodzi na chaos. Zespół Ząbek dzisiaj perfekcyjnie gra, jeżeli idzie o grę w powietrzu. Pozbywając się jakiegoś tam atutu w postaci Jamroza, który ma dobre warunki fizyczne. Kamil Mazek zakręcił w polu karnym. Ciężko będzie stworzyć sytuację. Jarzębowski, półtorej minuty do końca tego spotkania. Glauber zamyka tutaj lewą stronę boiska. Łukasz Matuszczyk nie zdążył, były zawodnik Motoru Lublin. Rozpoczyna Arka. Szromnik. Prosty błąd. Brak komunikacji. Arka traci tak kolejną szansę. W ważnym momencie dwóch młodych zawodników, gdzie tu już nie ma praktycznie czasu na takie. No pomysł miał dobry Michał Szromnik, tak, ale wykonanie już pozostawiło sporo do życzenia. To są takie momenty jeszcze dodatkowo deprymujące. Wiadomo, wynik niekorzystny. Mało czasu do końca spotkania. Grzegorz Piesio, nie ma faulu, a więc mają szczęście Arkowcy. Jeszcze może uda się wyprowadzić jakiś atak. To jest żółta kartka dla... Bartosz Wiśniewski oczywiście wie, że to będzie żółta kartka. Ale i dla Sobieraja też, w mojej ocenie. Mariusz Złotek pokazuje drugą żółtą kartkę w tym meczu. Wcześniej ukarany zawodnik Gdynia Marcin Radzewicz, teraz gracz Dulcanu Bartosz Wiśniewski. 15 sekund zostało do końca tego meczu. Będzie daleka wrzutka Michała Szromnika. Lekko przybliżył piłkę Michał Szromnik. Oddala to jest Michałowi się upiekło, Sobierajowi. To jest ewidentna żółta kartka. Chciał się odgryźć na zawodniku. Szromnik, piłka meczowa w tym spotkaniu. Jeszcze jest Aleksander Alka. Walczy o jakąś okazję do oddania ręka strzału. W mojej ocenie była jeszcze ręka. Jeszcze Zjawiński. Może będzie odpowiedź Dulcanu. Nie zauważył zagrania ręką pan Mariusz Złotek u Tomasika. Zjawiński będzie trzymać piłkę w narożniku boiska. Zjawiński. Czekają zawodnicy Dulcanu. Koniec. I doczekali się po spotkaniach bez zwycięstwa. Również po wpadce przed własną publicznością 1-4. Z Miedzią Legnica zawodnicy Ząbek przełamali złą pasję, zaś Arka.